Kiedy początek remontu pieniężnego? Początek remontu pieniężnego, mam nadzieję, że w tym miesiącu zakończymy całość postępowania, gdyż myśmy już go rozstrzygnęli. To postępowanie rozstrzygnęliśmy, ale jeden z wykonawców wykluczonych się odwołał. W poniedziałek najbliższy będzie rozstrzygnięcie w Krajowej Izbie Odwoławczej. Po tym będziemy musieli przeprowadzić i zakończyć jeszcze raz to postępowanie, a następnie skierować wszystkie materiały z tego postępowania do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, ażeby w sposób obowiązujący w ciągu 2 tygodni przeprowadził tak zwaną kontrolę uprzednią i dopiero gdy otrzymamy od niego stosowne dokumenty i decyzje, że kontrola została zakończona i całe postępowanie przebiegało w sposób prawidłowy, będziemy mogli przystąpić do podpisania umowy z wykonawcą. A więc będzie to koniec marca, początek kwietnia i od wtedy też te prace zostaną rozpoczęte. Przypomnę tylko, że rozstrzygnęliśmy przetarg i praktycznie umowa dzisiaj będzie podpisana na tak zwane planty, a więc w trakcie realizacji modernizacji ulicy Pieniężnego będzie również realizowany projekt planów miejskich wzdłuż murów Galerii Świętego Jakuba. Łączące oczywiście te planty będą łączyły nasz park centralny z parkiem Podzamcze i będzie to połączenie bez, jakby to powiedzieć, konieczności przechodzenia przez jezdnię, bo przecież w ramach modernizacji ulicy Pieniężnego zostanie wykonany również nowy most Świętego Jakuba, a przejście pomiędzy parkami będzie pod tym mostem, a więc będzie ścieżka rowerowa, a więc będzie również trakt spacerowy. A partyzantów? Partyzantów żeśmy ogłosili, zgłosiliśmy do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Ogłoszenie się już ukazało, a więc dzisiaj się okaże również, jeśli chodzi o pierwszy odcinek od 1 maja do ulicy Bema, ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych, w naszym biuletynie. A więc przetarg zapewne potrwa to około miesiąca, wybierzemy wykonawcę i chcielibyśmy, aby w miesiącu kwietniu, najpóźniej maju, te prace związane z modernizacją tak bardzo potrzebnej ulicy rozpoczęły.